Dzień dobry, witajcie w kolejnym Maglu Książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem specjalnym, bo przychodzę z bookshelf-turem, pokażę Wam część mojej biblioteczki, ale będzie to naprawdę znikoma jej część, ponieważ w tej chwili znajdujemy się na górze, w sypialni. Tutaj mam w zasadzie tylko trzy regały i myślę, że dwa z nich dzisiaj Wam pokażę, może trzy, jak się uda. Jeśli zobaczę, że ten film nie będzie przydługawy, no to pokażę wszystko. Jeśli nie, to poprzestanę na tych dwóch regałach. Dobra, żeby już nie było za bardzo długo, to zaczynam. Ja tutaj w tej biblioteczce na górze mam książki ułożone według kolorów. Przynajmniej staram się mieć ułożone według kolorów. Dlaczego? Nie mam książek ułożonych ani gatunkami, ani seriami, ani nie wiem, według nazwisk autorów, umówmy się, ja alfabetycznie książki mam ułożone w pracy i niech tak zostanie. W pracy to w pracy, tam obowiązuje układ alfabetyczny według nazwisk autorów i tak ma być, a w domu mam taki trochę miszmasz, ale jakoś się w tym odnajduję. Tutaj, słuchajcie, wyszłam na krzesło i postaram się szybko to zrobić, żeby nie spać z tego krzesła i w ogóle ucina mi głowę, ale to nieważne. Tu na samej górze mam książki, które nie są ułożone ani według kolorów, ani według żadnej innej kategorii. Jasne dni, Nomadland, Przy stole z Hitlerem, Bieszczady dla tych, którzy lubią chodzić własnymi drogami, Sprawa honoru, Dywizjon 303, Głośniej niż śnieg i Święte gry. Poniżej mam książki w kolorze czarnym bądź granatowym. Charlie Chaplin, autobiografia. Kamila Czul i Pani Kebab, opowieść polskiej emigrantki. Porwanie na planecie Z, opowieść podręcznej, trzy tomy. Odwaga jest kobietą, walka jest kobietą i grzech jest kobietą. Za tobą, rozwiązła Jarosława Kamińskiego. Reportaż Najważniejszy wrzesień świata, Marka Rabija. Ćma Kati Ketu. Rozmowy z przyjaciółmi, których do tej pory nie przeczytałam. Niewidzialne życie Adila Ruvi Schwab, moje największe rozczarowanie tegoroczne. Ameryka w ogniu. I znowu Jarosław Kamiński, Psy pożrą ciało Jezebel. Emigrantki. Betty Boo, Claudii Pinheiro, Biały. Inwersja Remigiusza Kalwarskiego. Siedmiu mężów Ewelin Hugo, bardzo mi się ta książka podobała. Niepokój przychodzi o zmierzchu, książka, którą zaczęłam czytać i którą nie skończyłam, ponieważ nie podobała mi się kompletnie. Obrzydliwa i trochę taka odpychająca. Świetlista Republika, Andres Barby, świetna książka. Prawdziwe życie. A tutaj niżej mam książki w kolorze zielonym, bądź przypominający nieco kolor zielony. Jim Henson, Tata Mapetów, biografia. Biografia Anny German. Biografia autorki Mary Poppins. Dziewczynka z wycinanki, bardzo dobry reportaż. Halibut na księżycu z wydawnictwa Pauza. Silny wstrząs, Carska droga. Widzialny świat, jeszcze nie przeczytany, a był, pamiętam, w moich planach. Alfreda Hitchcocka, również biografia. Ludzie wolą tonąć w morzu. Taniec zegara. Świąteczny dyżur. Czarna małpa. Wszystko, czego Wam nie powiedziałam. Zaklęci w czasie. Książka, którą chcę bardzo przeczytać. I tu jeszcze pod kwiatkiem są trzy książki. Muszę zrobić małe przemeblowanie. Utonęła Teres Bochman. Bardzo dobra książka. Dorośli. Również bardzo dobra. I Królowa cukru. Kolejna półka to półka czerwona, trochę różowa i trochę biała. O kobiecie pracującej. Jedno z nas kłamie. Nikt mnie nie ma. Małe ogniska. Auroville, miasto z marzeń. Nasz dom płonie. Dunbar. Sonata Gustawa. Pierwsza miłość, ostatnie posługi. Dziecko w czasie. Malarz świata Ołudy. Z anoreksją na pokładzie, wyznania stewardessy. Książka, o której mogliście ostatnio przeczytać na moim Instagramie. Brzuch Matki Boskiej, Napój miłosny, Bubblegum, Kim Ji-young urodzona w 1982, Może Estera, Tancerka i Zagłada, My dzieci komunistów, Gdzie śpiewają raki, jedna z moich ulubionych,
Dziennik czasu blokady. Klara i słońce. Miedziaki. Wierzyliśmy jak nikt. Pisaliście mi kiedyś, że tę książkę warto przeczytać. Tutaj są książki, które kompletnie nie są uporządkowane według żadnej kategorii ponownie, według żadnego z kolorów, które mam powyżej, bo to są książki względnie nowe i takie, które sobie kupiłam w ostatnim czasie i one czekają jeszcze na swoje miejsce na regałach. Wszystko za życie, siostry, Transsyberyjska, drogą żelazną przez Rosję i dalej, Dziwna pogoda, Joe Hilla, Nielegalne, Moje dzieciństwo w RPA, Zatrzymać gwiazdy, Nieposłuszeństwo, Konkol, który chciałam przeczytać na wakacjach i nie udało mi się, Dziewczyna w niebieskim płaszczu, Złodziejka książek, moja ukochana, Jaskółki z Czarnobyla, Wszystkie kwiaty, Alice Hart, Beata, Gorąca krew, biografia, Beaty Kozidrak, Sucha sierpniowa trawa, Księga utraconych imion, Psi dar, Tangerinka, Dziewczyna z kombini, Kolekcjoner porzuconych dusz, A gdyby tak ze świata zniknęły koty, Białe morze, Wąski pas lądu. I poniżej też są książki, to ja je zacznę po prostu też pokazywać. Patrioci, Sztazi i wilk, Ostateczne wezwanie, 5 nieopowiedziane historie kobiet zamordowanych przez Kubę rozpruwacza, Daisy Jones and the Six, Plaża muszli, Dom Holendrów, Ślady miasta, Król kebabów i inne zderzenia polsko-obce, Z miłości to współczuję, Teoria opanowywania trwogi Tomasza Organka, Daleko coraz bliżej, Kolej podziemna, Sen o okapi, Amerykański brud, muszę przeczytać, Jestem Marysia i chyba się zabije dzisiaj, Mary z Polski, Wiara Anny Kantoch i Kłamczuch Jędrzeja Pasierskiego, książka, którą ostatnio przeczytałam, o której na pewno usłyszycie. Właśnie sobie uzmysłowiłam, że nie mówię Wam autorów wszystkich książek, ale to niech już tak zostanie, po prostu będę wymieniała tylko tytuły. Skoro jesteśmy na najniższych półkach, to ja przejdę do książek, które znajdują się właśnie tam. I są to książki, które zapewne widzieliście w ostatnim moim filmie, albo w dwóch ostatnich filmach. Obietnica Tiaki, Porachunki bezimiennej pisarki, Fitzroy, 1793, 1794, Wędrówki przez czas, nieoczywiste rozmowy o dziejach Europy. Ustach sól Charlotte Ransi, książka, która bardzo mi się podobała. Dzieci getta, Susza Nila Schustermana, Dzikie serce, 11 września, dzień, w którym zatrzymał się świat. Gdybym miała Twoją twarz, książka, którą chcę bardzo przeczytać. Anna Kantoch i pokuta, której jeszcze nie skończyłam. I książka, którą chcę przeczytać, odkąd pamiętam. Jeśli oglądaliście moje ostatnie filmy, to wiecie, że jest to Tragedia na przełęczy Diatłowa. Bez winy Charlotte Link, książka, którą przeczytałam, która bardzo mi się podobała. Ekspedycja, historia mojej miłości. I tutaj znajdują się książki w kolorze żółtym, mniej więcej żółtym bądź zbliżonym. Wojenka Magdaleny Grzebałkowskiej, Dzielnica cudów, Nasz PRL, lata 80. Biblioteka w oblężonym mieście, Rebeka, Orkiestra bezbronnych, Kwarantanna, Stażystka, skrywany przez pół wieku sekretny romans Kennedy'ego, Płuczki, Poszukiwacze żydowskiego złota, książka bardzo polecana przez Rafała Hetmana, Duna Franka Herberta w języku angielskim, Analfabetka, która potrafiła liczyć, Biografia Mike'a Tysona, Fotobiografia PRL-u, Osobowość na talerzu, kim są zwierzęta, które zjadamy, Chick, Starą ładą przez współczesne Niemcy, oszałamiająca i zabawna opowieść o podróży, Mirror Mirror, Książę mgły Zafona, Zgiń kochanie z wydawnictwa Pauza, Sergiusz Czesław Jadwiga, Marii Nurowskiej, się kiedyś w Nurowskiej dosyć mocno zaczytywałam, Przed wszystkim, Geneza, Listy od astrofizyka i półka z książkami o białych grzbietach, Opowieść wigilijna, Dom Polski Małgorzaty Czyńskiej, Gra Anioła Zafona, Cień wiatru Zafona, przeczytany bardzo dawno temu i Labirynt duchów Zafona. To, co możliwe, Nocne zwierzęta, Obudź się Rosjo, Ulica Tysiąca Kwiatów, Lista Schindlera, tutaj seria książek, które wchodzą w skład projektu Szekspir i to jest ten nowy, Schylok się nazywam, nie wiem, czy dobrze czytam, Dziewczyna jak ocet i Przepaść czasu. Przepaść czasu czytałam, bardzo Wam polecam. Instytut Kinga, Rzeczy osobiste Karoliny Sulej, Pustki, Izbica, Izbica Rafała Hetmana, Wszyscy ludzie, których znam, są chorzy psychicznie, Poza siebie, Hiszpański smyczek, Obce dziecko.
I kolejna półka. Wegetarianka, 13 opowieść, Była sobie rzeka i trylogia Majlundę. Historia pszczół, Błękit i ostatni. Ciężar atramentu, Wszystko co lśni, książka, którą bardzo chcę kupić i chcę mieć własną. Ta jest z biblioteki i tutaj muszę się przyznać, że muszę ją oddać. Jane Austen w domu, Ciężar pianina, Rozstanie, Miłość made in China, Jak kochają Chińczycy, Piękne życie, To tutaj Maggie O'Farrell i również tej samej autorki Zalecenia na wypadek upału. Żółwiarz do końca, Długi marsz w połowie meczu, Imię dziecka, Lab Girl, Opowieść o kobiecie, naukowcu, drzewach i miłości. I książki o czarnych grzbietach. I zacznę może z tej strony. To jest seria dziecięca, Mali Wielcy. Ja mam tutaj Frida Kahlo i Coco Chanel. Bardzo polecam tę serię rodzicom, którzy chcą przeczytać swoim dzieciom o bardzo znanych ludziach. I ci znani ludzie są pokazani tutaj w momencie swojego dzieciństwa. Zjadaczka grzechów, Pogrzebany olbrzym, Vivien, Biała róża, czarny las, Czwarta ściana, Cena nieważkości, Kulisy lotu Polaka w kosmos, Sonnenberg, Próba, Czarna Wołga, Przemysława Semczuka, Wiedźmie drzewo, Taniec na gruzach, Berdo Anny Cieślar i tu też Przemysława Semczuka, Kryptonim Frankenstein, Odwet oceanu, Gorzko gorzko Joanny Bator, Harlan Coben, trylogia i tutaj mamy Schronienie, Kilka sekund od śmierci i Odnaleziony. Iridium Girl, Mroczna historia promiennych kobiet Ameryki. I jak już tu jestem, to faktycznie pokażę Wam jednak ten trzeci regał. To jest Napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki. Wyspa Kobiet Morza, Srebrna Droga, Łódź, Bluźnierstwo, Psie Sucharki, prześmieszna książka dla wszystkich miłośników psów. Pełnia Miłości z wydawnictwa Pauza. Strasznie się kiwa stolik, na którym stoi lampa i statyw, przepraszam. Marina Zafona i również Zafona Światła Września. Pikantne historie dla pendżabskich wdów. Bałagan, jaki zostawisz. Służąca. Rewolucja mrówek i Dzień mrówek. Bonita. Gambit Królowej. Dobre żony. Syberiada Polska i Król Szczepana Twardocha. Obawiam się, że ten filmik nie będzie jakiś super ekstra jakości, bo albo kiwa mi się statyw, albo stolik, na którym statyw stoi. Wybaczcie, ale chyba są takie uroki bukszelfturu. Ok, przechodzimy do półki, na której znajdują się książki w kolorze niebieskim. Grzbiety w kolorze niebieskim. Biały ptak, Newland. Szczygieł, nieprzeczytana książka jeszcze przeze mnie w dalszym ciągu. Thomasa Harrisa, Karimora. Skazane, no więc dobrze. Elegia dla widoków, Firefly Lane, Christine Hanna i słowik tej samej autorki. Oświęcim Czarna Zima Marcina Kąckiego. Stulecie winnych, nie wiem dlaczego to kupiłam. Paradoks marionetki, Niech to nie będzie sen, Umami. Widziałam opowieści wojenne Marii Wiernikowskiej, Co wierzą Polacy, reportaż Owieczki dobre, owieczki złe, Wiatr od jezior Katarzyny Enerlich, Mazel Tov. Jak zostałam korepetytorką w domu ortodoksyjnych Żydów, czytałam bardzo dawno temu i bardzo mi się podobało. Przechodzimy półkę niżej. Mak. Nieplanowane. To, co ujrzała, zmieniło wszystko. To była do swego czasu bardzo głośna książka, ale jeszcze jej nie przeczytałam. Łowczyni, Na plaży Cecil, Toksyczne dziewczyny, Fauna północy z wydawnictwa Pauza, Linia również z wydawnictwa Pauza, Sztormowe ptaki z Bowiem, Włoskie szpilki Magdaleny Tuli, Szkoła klasztorna, Byliśmy przyszłością, również reportaż o kibucu. Tutaj trzy książki Schmidta, Odette i inne historie miłosne, Człowiek, który widział więcej i Sekta egoistów. Ten dom jest mój. Gniazdo, książka o pięknej okładce, natomiast podobno o niezbyt pięknym wnętrzu. To znaczy, nie wszystkim ona się podoba. Zabójcy bażantów, Areka miniaturka. I taka piękna doniczka. I zeszliśmy trochę niżej, ale to już jest ostatnia półka. Wielki kuglarz, Łowca autografów, Gdy zniknęły gołębie,
psiego najlepszego, czyli był sobie pies na święta. Ta druga nie ma Mariusza Szczygła, tylko o Woluta mi się zniszczyła. Ale uważam, że też jest całkiem ładna. Śmierć wisi w powietrzu, prawdziwa historia seryjnego mordercy i wielkiego smogu w Londynie. Witajcie w Ameryce, książka z pauzy, bardzo, bardzo dobra. Tysiąc drzewek pomarańczowych, my, super imigranci, nasz chłopak, czas wyborów, girl, woman, other, dziewczyna, kobieta, inne, książkę mam w oryginale, ale nie przeczytałam jej w języku polskim w ogóle, a podobno jest to dość duży hicior. Korpo Ninja, Islandia albo najzimniejsze lato od 50 lat. Straszny kraj, wyborny trup i biografia Wandy Chotomskiej. Udało mi się dzisiaj pokazać Wam wszystkie książki, które mam na regałach w sypialni. Pozostałe książki mam na dole, tam też jest ich dosyć dużo, no ale to już innym razem, w innej części bookshelfturu. Napiszcie, które z tych książek macie. Jestem ciekawa, czy powtarzają się jakieś tytuły, to znaczy, czy tytuły, które ja mam na półkach, są również u Was. I co? I jestem po lekturze Kłamczucha, którego Wam tutaj pokazywałam, bardzo mi się podobał, ale to będzie w podsumowaniu września. I zaczęłam czytać Nic tu po Was, ale nie będę się rozgadywała, bo uważam, że ten film i tak już chyba trwa lekkutko za długo, ale takie są uroki filmów tego typu. Dziękuję Wam za dziś, zapraszam do subskrybowania, jeśli Wam się podobają moje filmy, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie lajki, wpadajcie na mojego Instagrama Magiel Książkowy i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!